Tak właśnie mi przyszło do głowy, że jestem technologicznie przygotowany do tej pogaduchy ze zdjęciami. Bo i ekran mam spory i umiem ustawiać odpowiednio wielkość na tym ekranie, a nawet potrafię powiększeniu pokazać na przykład siebie z kolegą, ewentualnie przyjacielem z dawnych czasów w moim domu rodzinnym, w pokoju, którego się dorobiłem w wieku 20, czy tam 10, czy 12 lat. To jest mój tata, o którym opowiadać by dużo, dużo i dobrze, ale na milcząco, bo jak gdyby większość wyborów oraz decyzji pozostawiał mnie w sposób zupełnie, no jak gdyby nie, w żaden sposób niesugerowany, niestety. Niestety, bo jak gdyby, no, jakoś tak młody człowiek potrzebuje kierownictwa, a jak gdyby jak nie ma poczucia kierownictwa, to mu się wydaje, że wszystko sam robi. A tymczasem tak kierować, żeby człowiekowi się wydawało, że robi sam, a żeby tak naprawdę spełniał wolę ojca, to jest szczególne takie incognito, takie działanie, jakby go nie było. To jest niezwykłe zupełnie. Za to dziękuję i co podziwiam, ale tak naprawdę to nie jestem pewien, ile z tego wszystkiego to było tak naprawdę działalność osoby. Trzeba popracować nad koordynacją. O, tutaj jest takie interesujące dla mnie bardzo zdjęcie, które robiłem ja już jako kilkunastoletni młodzieniec z aparatem fotograficznym w ręku, w mieszkaniu na obrońców pokoju 5 przez 4, czyli na drugim piętrze. I to jest moja mama w stanie jeszcze całkiem znośnym, dobrym. Zresztą, tak szczerze mówiąc, to nie jestem pewien. Można by sądzić po tapetach, po kocach. To chyba jest jeszcze na 4 przez 4. Czyli po drugiej stronie ulicy, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w jednym pokoju, ja z rodzicami, na dwóch wersalkach, na jednej oni, a na drugiej ja. I te dwa koce, takie różowe koce z wstawkami zielono-kolorowymi. No w każdym razie tutaj moja mama jeszcze była piękna. Wprawdzie tutaj wystawia język, po prostu dlatego tak wygląda. A do obiektywu aparatu. No i myślę, że to
Można by taki zaplanować takie omówienie zdjęć oraz jeszcze jedna zakładka, którą warto pokazywać w podobny sposób, omawiając zdjęcia i treść. Właśnie tutaj, nawet bez lupy widać tekst. Dziś odnalazłem blog w usłudze Windows Live. Trafiłem tu ze strony edycji dokumentu Zoho Writera, który z kolei przykuł moją uwagę edytorem formuł matematycznych. Co innego zapisać formułę, a co innego swobodnie manipulować oraz używać jej wyników w różnych kontekstach. Przede wszystkim chodzi o używanie formuły jak klocka i możliwość upraszczania formuł przez przedstawianie zaznaczonych jej fragmentów jako zmiennych, symboli lub znaczków, łatwo przełączanych do formy rozwiniętej lub zwiniętej. W edytorze tego bloga przede wszystkim brakuje mi funkcji Justify. Do roboty, chłopaki, trzeba tego dyrektora. Oj, dobra. Nie mam nic przeciwko dyrektorom, a czasami mam żal o różne decyzje, które mnie dotykają, a których, że tak powiem, których nie potrafię zgłosić jako przykry dla mnie na przykład, bo to do dyrektora tak naprawdę obchodzi, on ma więcej ludzi pod sobą i musi się wszystkimi naraz zajmować i w związku z tym nie może niestety uwzględniać, no jak gdyby preferencji każdego osobiście. Coś trzeba komuś dać, żeby komuś coś zabrać. Po prostu tak jest ze wszystkim. I zawsze czegoś będzie brakować tego, co jest potrzebne akurat komuś innemu, który jest, kto jest, no według niestety oceny dyrektora, bardziej uprzywilejowany. No i być może to jest właśnie winą dyrektorów, że mają obowiązek, no, być dyrektorami. Nie są dyrektorami jak gdyby z własnej woli, tylko są postawieni na stanowisku. W sytuacji odpowiedniej do wiedzy i umiejętności. Tu jest ciekawy tekst. Tylko nie jest. Niestety chyba nie potrafię go tak ustawić, żeby łatwo się go czytało. Wody ponad przestworzem to wiszące pod balonami lekkich gazów na powietrzne baseny. Wody pod przestworzem to ścieki gehenny spowite w ciemnościach. Między powierzchnią Ziemi a przestworzem znajduje się strefa spalin. Poduszka ocienionych wyziewów, w której wolno przemieszczać się w ciemności hermetycznymi samolotami pomiędzy podprzestwornymi wiszącymi lotniskami. Ponad przestworzem jest zabronione wszelkie zanieczyszczanie atmosfery, loty, produkcja przemysłowa spalin itd. Raj to powierzchnia przestworza, ziemski ogród. W którym jest możliwe życie roślin,
pod promieniami słonecznymi. Niby niebo, niby na ziemi, a raj. Niby na ziemi, a niebo. Niebo na ziemi. Czyli powierzchnia w powietrzu, na której żyją rośliny. Fruwający ogród. Tak już było kiedyś. W Biblii wiszą o ogrodach w Babilonie, tak? Ogrody Babilonu, na powierzchni, ogrody Babilonu. Opowieść jest jak gdyby zainspirowana i jak gdyby w związku z tym nie niesie nowej treści, ale przedstawiają w innej postaci. To są tłumaczenie filmików anglojęzycznych. No i nazwisko mi wypadło z głowy. Ciekawe. I tutaj można by zacząć opowieść o moim życiu. Zabierzemy lupę. I to jest moja mama w wieku przed poznaniem taty, albo nawet przed, no chyba tak, chyba w domu rodzinnym jeszcze jako dziewczyna, pod opieką rodziców, nie znająca mojego taty, którą się interesowali chłopcy, których zdjęcia też mam, ale jak gdyby mnie nie interesują, bo nie pamiętam ich, nie znam i nie wspominam nawet, bo nie opowiadała mi za dużo o nich. Nie miałem możliwości, czasu oraz chęci pewnie, żeby taty nie wzbudzać jego zazdrości. Mój tato, który dla mnie jest zdobywcą, można na niego patrzeć różnie, że to była jego wina. Albo że z innych powodów, no, rozstał się z kobietą, z dwójką dzieci. Być może po prostu przyszedł na to czas i związał się z moją mamą w momencie, kiedy na nią też przyszedł czas. Być może z jej woli, a nie na jej zachętę. W każdym razie. Tutaj chyba był kapitanem, tak naprawdę, 4 gwiazdki. A nie majorem. Ale ten major też chyba kiedyś tam. O, teraz się zaczynają wspomnienia z czasów już późniejszych, ale jakby piosenki się kojarzą z treścią, więc w związku z tym też można by tutaj odsłuchać. Wątpię, żeby posłuchać.
83 rok. 63, 73, 83, 20 lat miałem. Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał. Po nadzieję dając ci fałszywy klejnot dał. No i tak dalej. Teraz możemy przejść do następnego. O, to jestem ja 20 lat wcześniej, czyli rok 63. Chyba nawet jeszcze na sejmowej, kot stary, bardzo szorstki, szaro-niebieski. No i to jest ciekawe, bo tutaj są pokazane miejsca Wall Street, o których wspominam. To jest akurat Orla numer 15, Łódź, województwo łódzkie, brama, którą pamiętam i która mi bardzo zapadła w pamięć, okna mojej babci, nie tu, nie. To są okna mojej babci. Też mam takie zdjęcia, gdzie Jolka myje te okna. To też dla mnie bardzo pamiętne zdjęcie. No i wspominam z szalem, rozrzewnieniem i no nie z poczuciem winy, ale z poczuciem konieczności, że tak musiało być. Musieliśmy się rozstać po to, żeby każdy los się potoczył swoją stroną i nie za bardzo się pokiereszował nawzajem. Szkoda, bardzo szkoda. A teraz wracamy do tego miejsca. To nie w tym miejscu by się znalazł. Tu jest komentarz do tego zdjęcia o Orlej. Orle 15 niewątpliwie bałbym się tam wrócić, ale tylko tam byłem szczęśliwy. I przepraszam. To moje właśnie moje uczucia związane z tym miejscem. Poczucie winy, młodości, której nie mogłem uniknąć. Ponieważ los mnie w drogę pchnął. To jest moja mama na właśnie tej Orlej. Bo tam się wychowała. Na Orlej wspominam też te nie gadżety, ale te artefakty. Takie jak odlew, mosiężny odlew odlewnika. Ciężki. I oczywiście już daleko powędrował. W mojej pamięci jest, no mogę go dotykać, ten wazon okuty mosiądzem, żeby się nie wyszczerbiał, bardzo ciekawa konstrukcja, pusty, też go pamiętam bardzo dobrze, bo stał przez wiele lat tam mieszkałem
i przestawiałem go i też uważałem, żeby go nie stłuc przecież. A to już jak gdyby zupełnie inna epoka, bo moja mama to wiele, wiele lat temu, co najmniej 20 lat wcześniej, mając swoje 20 lat, '34 urodziła się. Urodziła się w 34, 44, 54. Jest to okolica około roku 54, czyli około 10 lat wcześniej przed moim przed moimi urodzinami. Przed poznaniem taty i przed no i przed właśnie przeprowadzką do Namysłowa. To jest ulubiona piosenka mojej mamy. Bardzo lubiła jej słuchać w momencie, kiedy już mnie wychowywała i w związku z tym no, opiekowała się mną, mieszkaliśmy na obrońcu w pokoju i na 4 przez 4 i na 5 przez 4, no jak gdyby to jest jej piosenka, była ulubiona piosenka. Jest kiepskie wykonanie, ale jak gdyby jest najważniejsze, że jest jak to kiedyś były gramofony i pocztówki dźwiękowe. Na pocztówce była wydrukowana płyta. Leciała się piosenka. Nie słychać jej za dobrze. Piosenka ma tytuł Szczęście, Hanna Rek. Wiem, że chcesz, abym była najszczęśliwsza. Gwiazdy byś chciał mi z nieba dać. Dobrze wiem, że ty dla mnie zrobisz wszystko. Bo szczęście to zechciało wiecznie trwać. Dobrze wiem, czym są dla mnie usta Twe. Szczęściem mym są codzienne Twe powroty. Gdy na Twój widok cała drżę. No muszę powiedzieć, że wzrusza mnie ta piosenka. Ciągle. Łzy się cisną do oczu. W związku z tym jedziemy dalej. To jest jeszcze przed moimi urodzinami na ulicy Sejmowej, kiedy po drugiej stronie torów kolejowych rodzice mieszkali na ulicy Sejmowej, której też Street View, zaraz pokażę to miejsce, z kotką, która się nazywała Maciusiowa. No i jak gdyby mama się w kotach najwyraźniej kochała. Ja w sumie teraz też je akceptuję i jak gdyby się dobrze z nimi żyję. A to była ta młoda dziewczyna, która potem została moją matką. Tutaj są dwie koleżanki, to znaczy moja mama i jej sąsiadka z Sejmowej. Czyli pani Lucyna Domańska. Dwie piękne dziewczyny z tamtych czasów. Lucyna Domańska była pielęgniarką w szpitalu, w którym ojciec pracował. Na oddziale ginekologiczno-położniczym. Wtedy, kiedy mieszkał na Sejmowej z mamą. Czyli pamiętam tamto mieszkanie, tamten. O! Ale zaraz.
nie ma tutaj tej sejmowej. Chciałbym pokazać się teraz wcześniej, o, wcześniej naprzeciw. 4 przez 4. Za chwileczkę to pokażę jeszcze, tylko szukam sejmowej. No to może powinno być to. Chyba nie, ktoś potasował mi te nie umysł. Jest. Jest i nawet jest. Nawet jest ta sejmowa, o której przed chwilą mówiłem, gdzie mama mieszkała z kotką Maciusiową. Miała sąsiadów państwa domańskich. To jest właśnie ten budynek, w którym mieszkali. Oczywiście można by się tutaj poobracać w tą i z powrotem. W stronę miasta. Nie, zaraz północ jest tam, to będzie w stronę miasta. Nie, to w drugą stronę właśnie. Celowałem, nie wycelowałem. Tu jest w stronę miasta. Tam się jedzie prosto i dojeżdża się do trasy. O właśnie. Stop w prawo, jest miasto, w lewo jest Rejmonta. Do tematu. Była sejmowa, była obrońca w pokoju. Czy nie pokazywałem obrońcy w pokoju, ale to nie najważniejsze. To jest tak, to jest taka piosenka, którą żałuję, że nie mam MP3. Natomiast żal prostych słów. To jest to, co bardzo często sobie katuje się. No często, nie często się katuje, ale czasami się katuje przy wspominaniu Orlej. Myślę, że to można o mnie powiedzieć. Przepraszam. Zapinam płaszcz. Wychodzę i nie pytam nigdzie.
nigdy już o żal najprostszych słów. Wszystko, co mam, zabieram. Po co, nie pytaj mnie. Szarość tych ścian na pytań biednie twe odpowie, ja nie. No i odpowiada. Nie licz na to, że zostanę tu. No rozumiem przecież, tak to jest, że dobieramy się. W pewnym momencie stwierdzamy, że jesteśmy niedobrani, ktoś odchodzi, ktoś żałuje, wariuje, popełnia samobójstwa. No i mamy tutaj obrońców pokoju 5 przez 4, czyli tam, gdzie rodzice przeprowadzili się po moich urodzinach albo przed, nie wiem, ale sejmowej. Też się wiele wspomnień się z tym miejscem wiąże. Oj, te zdjęcia, nie chcę zdjęć, ukryć zdjęcia, trzeba w jakiś ustawieniach, żeby się nie pokazywały, co po prostu. No i nie wczyta się. Tutaj można pokazać miejsce. Namysłów. Kaufland, teraz jest Kaufland. Kaufland jest ciekawy. W którym to miejscu jest ten Kaufland? No nie byłem tam, a teraz jest rynek. Dworcowa, Dibuła, Czytowa, a to było tutaj. Tylko żeby wyświetliło się, trzeba odświeżyć jeszcze raz. Znowu trzeba będzie zdjęcia zamykać. Myślę, że to jest kwestia szybkości połączenia. No niby jest to 150 megabitów na sekundę, tylko że tak naprawdę coś ten internet jest tylko chyba dla telewizji, a nie dla internetu. Co odświeżenie nic nie daje. Teraz możemy stwierdzić poszlakowo, komu przeszkadza ten obraz. Cztery przez cztery, to co to kogo obchodzi? Cztery przez cztery, to mieszkałem z Gosią Kolbu, z Jurkiem Leśniewskim. Chyba dobrze pamiętam.
jakiś domorosły psycholog próbuje mnie odsunąć od moich wspomnień. A co kogo to? Chyba będę musiał mi głowę uciąć, żebym nie pamiętał tego, co pamiętam. No niesamowite, co komu przeszkadza 4 przez 4? Kto wtedy coś zrobił złego? Kto z kim się przespał? Któremu mężowi przeszkadza opowieść jego żony i wspomnienie o nocy z moim ojcem? No nie wiem, ktoś kiedyś do kogo miał jakąś pretensję, ktoś kiedyś kogoś zabił. Ktoś kiedyś podstawił, zostawił w trakcie operacji chustę, nie policzył, jak się instrumentariuszka nie policzyła chust. No i w związku z tym lekarz nie jest w stanie, jako dyrektor, nie jest w stanie kontrolować posunięcia każdego pracownika. I w związku z tym, no cóż, oskarżono jego o to, że nie dopełnił obowiązków. Ale musiałby wszystko za wszystkich zrobić samodzielnie. Nie mógłby liczyć na nikogo. Coś ktoś widocznie miał przeciwko niemu, coś tu. Jakaś ludzka, męska przypadłość. Czyli to już sobie możemy darować. Co więcej pamięci, to sobie też możemy darować. Co więcej pamięci, tego jeszcze sobie nie darujemy. Bo to tylko już 4 przez 5 przez 4. 4 przez 4, to tu jest 5 przez 4, chodziło mi przez 4 przez 4, a 5 przez 4 to już jest po drugiej stronie, tam gdzie żona Gosia, katoliczka, jest mi za złe. I jak to się mówi, na śmierć. Bo wiara katolicka jest wszechpotężna w Polsce. W związku z tym nie wolno mieć innej wiary, ani muzułmańskiej, ani Świadków Jehowy, ani protestanckiej. Nie wolno zmieniać kobiet, nie wolno zmieniać religii. Kurde.
tak naprawdę to chyba nikt na świecie. Nikt na świecie nie wie. Jeśli kocham Bebie, to tak, to jest takie filmy, piosenki, imiona. Jest. To jest. No już teraz nie będę szukał, tylko tutaj, w tym bloku, tam gdzie jest BOTO, w tej chwili napisane, tam była pralnia chemiczna, a w tym bloku, na drugim piętrze, mieszkałem ja z rodzicami. Po przeprowadzce z drugiej strony ulicy, zaraz wam pokażę drugą stronę ulicy. O, tutaj jest, w tym miejscu jest 4x4. W tej klatce mieszkałem do 10 roku życia, około. Może jeszcze pokażę to naburmuszone zdjęcie. Po drugiej stronie tego bloku było podwórko z garażem, gdzie trzymaliśmy samochód i gdzie się uczyłem jeździć. Gdzie spałem z tatą w garażu, mama mnie wyrzucała z tego mieszkania. Gdzie nie mnie, tylko tatę wyrzucała. Z tego mieszkania na drugim piętrze. I tutaj uciekał do garażu, żeby przespać noc, bo szedł rano na pracy ważnej, odpowiedzialnej. No i nie wiadomo, czy ten proces cały i te wszystkie konsekwencje nie były spowodowane przez to niewyspanie. Ciekawe. Nikt tego nigdy nie odtworzy, ktoś kto pewnie wie. Ktoś to kiedyś spisze, albo nie spisze, albo nikogo to już nie obchodzi i zostanie to zakopane i jak to się mówi, nie ekshumowane, tylko skremowane. Krem z tego zrobił dla Niemców. Z polskich prochów. Cudownie. Cudowne miejsce. Widok na szkołę, tam daleko do przodu idzie. O, tam idzie ulica Obrońców Pokoju. Aż za... tam chodziłem do kiosku, do pani Gołębiowskiej, żeby kupować rodzicom gazety. Starte gazety, Forum, Polityka, Świerszczyk, Świat Młodych. Kobieta i życie. Tytuły zostają. Czasopisma się zmieniają. Treści zostają te same. Tam jest... Tutaj jest księgarnia, której między innymi kupiłem kiedyś z rodzicami kluskę kefira i tutejszego. Tak. Wracając do opowieści, to jest ciekawe również pokazać to miejsce. Blisko drogi do szkoły, do liceum, do którego chodziłem, był ośrodek zdrowia. Ale też trzeba będzie powalczyć o pamięć.
czyli po prostu zwolnić, bawić z poprzedniej mapy. Niestety. To jest to samo. To nie jest, to nie pracował mój, to coś to się pomieszało z tymi opisami. Muszę ojciec zapieczyć, to dlatego wycięli, nie wolno opiętać, pokazywać zdjęć obiektów strategicznych. Ciekawe, że ciągle jeszcze żyjemy w tej epoce, kiedy Rosjanie zagrażają, Niemcy zagrażają i musimy ukrywać nawet swoje ośrodki zdrowia, żeby ich nie pokazać w internecie, żeby przypadkiem nie napisać, że to są ośrodki zdrowia. To jest bez sensu po prostu. Jak można ukrywać miejsce, które jest ogólnie dostępne i wszyscy wiedzą, gdzie ono jest. Na dodatek w internecie też je można znaleźć, tylko tyle, że nie w takiej. No najwyraźniej ta strona jest jak gdyby podejrzewana o szpiegostwo. No, i dlatego ktoś przestawia, ukrywa, jak gdyby dba o to, żeby nie było udane, tylko chochlik robi tak, żeby nie było to zgodnie z wolą autora, czyli jak gdyby jest, tak jak mój tata jest tym nie po linii, czyli niepodporządkowany władzą zwierzchnią. No i tak chyba będzie do śmierci. Że będę swoim własnym dyrektorem. Mimo, że mnie to zabije. Mogę uzgadniać, ale nie jestem tchórzem. Ja tchórz. Tak, jak to jest. Tak, po prostu do przeszłości. No, teraz to już jest. Dobrze, nie, już dziękuję, ja już jestem zmęczony i już mi się więcej nie chce. Więc teraz zatrzymam, bo to już chyba trwa bardzo długo ta opowieść. Przynajmniej pierwsza jej część.